Cześć, witajcie. Dzisiaj otworzymy sobie paczuszkę, która do mnie przyszła w nowej rozdzielczości. Zmieniłem trochę ustawień kamery. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Widz napisał jeden, że jest problem, ponieważ kamera faktycznie widziała trochę za dużo. Wiecie, muszę tylko... A tu jeszcze sklejone jest. Było to trochę tak, jak napisał oko ryby. I faktycznie mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej. Zobaczymy, co tutaj do nas przyszło. Karton naprawdę fajnie zapakowany jest. O, pudełko z Sephory. No i tak, mamy tutaj Pro do albumu. Wkładki, super, tu widzicie, jest Ultra Pro. Gdzie trzeba je tylko wyprostować i będzie wszystko ok. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery są, ok. Dobra, mamy to. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy tutaj jeszcze, no właśnie, saszetek dość dużo na karty. Dwie, tutaj trzy, chociaż te trzy to są, właśnie, to jest tak dość dużo ich tu. Okej, okay. Czyli trzy te. A nie, tu jeszcze coś jest. Czekajcie, trzy, cztery, pięć. To są stare dość, pamiętam je, jest 5 lat temu czy 6 kupowałem, nie wiem, czy one jeszcze są. Tu mamy jeszcze czarne. Zobaczymy, jak to wygląda tylko. Jest to też Ultra Pro. To jest na jakieś małe karty, albo mi się wydaje. A nie, idealnie. Ok, czyli idealnie pasuje. Ok, fajnie, fajnie, Ultra Pro, wszystkie. Ok, super. Dobra, wciągamy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy coś zapakowane. Otworzymy jeszcze kolejne. Jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam. Mamy top loadery na XXL. Są niestety tylko dwa top loadery. No ale tak i tak super. No i co tu jeszcze mamy? To trzeba na bok. To też można wziąć na dół. Teraz pytanie tylko, a tu mam nożyczki, ok. Co my tu jeszcze dostaliśmy? Trzeba rozpakować. Rozpakuję to na boku. Dobra. Dobra, i co my tu mamy? Mamy pudełeczko na karty. W jakimś szlifie niestety. Ale jest fajne. Tak jak... Nie, karty powinny tu wejść idealnie. Nie patrzcie, idealnie wchodzą. Super, naprawdę fajne. Ok. Co tu jeszcze mamy? No i tu mamy top loadery, patrzcie. Jedna paczka. Oj, tu mi wypadły z pudełka. I druga paczka. I to wszystko jest już. Czyli mamy top loadery na karty. Naprawdę fajnie. Zobaczymy tutaj, jakąś kartę wsadzimy sobie. No, super. Tylko jak to się wyjmuje teraz? Czy to się go już... A nie, wyjmuje, ok. No, czyli mamy top loadery. Top loaderów nigdy nie miałem, szczerze, dlatego się zastanawiałem. No jest ich dość sporo, tutaj mamy z czarnym, tutaj są przezroczyste, tutaj są z czerwoną i z czarną. Jak widzicie, jest ich mega dużo. No i takie zakupy do mnie przyszły, naprawdę cieszę się, że udało mi się zakupić w końcu top loadery, bo nie miałem ich, a właśnie do jakichś limitek czy czegoś takiego jak najbardziej się przydadzą. Więc możecie napisać, co sądzicie o tych zakupach. I jak wygląda obraz, czy jest lepiej, czy nie widać za dużo, tylko widać to, co ma być do zobaczenia. Tutaj jeszcze właśnie top loadery na karty XXL, więc super. No, więc dajcie znać w komentarzach. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że teraz ta kolekcja Euro będzie dla Was naprawdę ciekawa i będzie Wam się super ją oglądać. Więc oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, bo naprawdę widziałem, że Euro Wam się mega spodobało. Jest duży odzew w komentarzach, dużo osób łapkuje, ogląda. Mam nadzieję, że tak zostanie. Postaram się jak najszybciej jakieś euro dokupić, coś otworzyć i żeby było jak najwięcej filmów na kanale. Mam jeszcze dość dużo filmów z Bundesligi,
saszetek też muszę wam stawić. No i potem jakieś może oglądanie albumów zrobimy, czy coś takiego. Na dziś to tyle. Widzicie, nowe zakupy tutaj doszły do mnie. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się i dajcie tam suba, dzwonka, lajka i napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy też macie takie bajery? Dla mnie to są bajery do kart piłkarskich, więc cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia.